Cześć wszystkim, witam znowu, kajetanzurownia.pl. Dla przypomnienia, dzisiaj druga część filmiku na temat marketingu internetowego w świecie. Skupimy się tutaj na Waszej witrynie. Na pewno wielu z Was zastanawia się nad właśnie otworzeniem takiego interesu, sprzedawaniem produktów za granicę, szczególnie u nas w województwie pomorskim, gdzie jednak tych Szwedów, tych Norwegów przyjeżdża do naszego kraju bardzo dużo, a także Rosjan z obwodu kaliningradzkiego. Pierwsza myśl, jaka Wam powinna przyjść do głowy, czy ta nowa witryna na dany język powinna być utworzona na subdomenie, podstronie czy nowej domenie. Tutaj należy patrzeć, jak to robią duże firmy, a także zastanowić się, jak bardzo będziecie ryzykowali. Na subdomenie zrobiony jest Facebook. Zauważcie, że mamy facebook.com, ale jeżeli wchodzimy w polską wersję, to mamy pl.facebook.com. ru.facebook.com i tak dalej, i tak dalej. To są subdomeny. Jeżeli przed Waszą domeną występuje coś jeszcze, to jest to w tym wypadku subdomena. I tak to robi Facebook. Jeżeli myślicie, żeby zrobić to na podstronie, to również jest bardzo dobre rozwiązanie. W tym wypadku, jeżeli jest www.mojadomena.pl, to już jest oczywiście ciężej, bo potem musimy przełamać to na RU na przykład, jeżeli jest to język rosyjski, ale jeżeli macie mojadomena.com, potem łamiemy na RU i tam dalej sobie tworzymy albo SK, albo SE, albo NO i tam tworzycie treści wokół cały czas jednego serwisu, dając flagi, łatwo przechodząc w sam domenie też dajemy flagi, żeby każdy mógł sobie łatwo przejść. Możemy też otworzyć nową domenę, stworzoną specjalnie pod dany rynek, pod danych klientów. Tak na przykład Google robi ze swoimi wyszukiwarkami. Czyli wpiszecie google.com, przechodzicie na amerykańską. google.co.uk, przechodzicie na angielską. google.pl, przechodzicie na polską. Tutaj oczywiście każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Subdomeny są traktowane jak oddzielne domeny w oczach Google, wyszukiwarki. Tak więc, jeżeli nawet wpadnie w filtr, czy zostanie zbanowana jedna subdomena, bo coś robiliście tam na nie źle, to nawet jeżeli na Waszej głównej stronie wszystko było w porządku, to nie powinna odczuć tych skutków. Jeżeli robicie to na podstronie, tutaj już bym bardzo uważał, bo jeżeli wydaje Wam się, że będziecie na podstronie rosyjskiej robić jakieś tam niecne rzeczy związane z pozycjonowaniem, to tutaj może już ucierpieć Wasza cała domena. Nową domenę musicie od nowa pozycjonować. Tak więc jest to chyba jedno z cięższych rozwiązań, choć no warto się nad nim zastanowić. Kolejną rzeczą, jaką trzeba się zastanowić, czy wrzucamy treści po angielsku, nawet na domenę dla klientów np. rosyjskich, czy norweskich, czy skandynawskich, i tak wrzucamy treści po angielsku, bo nasi pracownicy znają angielski, nie znają danego języka, my nie znamy danego języka, tak więc może warto wrzucać te treści po angielsku. Niektórzy z Was będą chcieli pójść na ścieżkę, na skróty i skorzystać z tak zwanego translatora googlowskiego, czyli przetłumaczyć z automatu polskie treści na dany język. Tutaj trzeba bardzo uważać, gdyż Google szybko to dość wyłapuje, wtedy banuje całą domenę i niestety już nie ma powrotu. Czy skorzystać z profesjonalnego biura tłumaczeń? Jeżeli tych treści macie mało, jest to tylko taka strona bardziej wizytówka, to może warto skorzystać z biura tłumaczeń, wezmą 50-100 zł, a Wy będziecie mieli naprawdę dobrze zrobioną stronę i nikt się do Was nie będzie mógł przyczepić, nawet jeżeli nie znacie danego języka. Tutaj biuro tłumaczeń ma dodatkowo taki plus, że na wyszukiwarkach Google powinno Was dobrze zaindeksować w swoich wynikach w danym kraju. Translator, tu oczywiście grozi Wam ban. Przed krótką chwilę możecie być dobrze indeksowani, ale potem możecie dostać ban. Treści po angielsku, tutaj wyszukiwarka Google może mieć już problemy ze zrozumieniem, na który rynek chcecie się optymalizować. Wy chcecie na przykład na rosyjski, a pokażecie się w Google CEO UK. Potem musimy się zastanowić, czy skupimy się na linkach przychodzących, czy będą to linki słabej jakości z całego świata, czy będą to tylko linki z domen, które są w danym języku, w danym kraju. Potem trzeba się zastanowić, czy może bardziej postawimy tutaj na profil facebookowy i nawet nie będziemy robili pod strony subdomeny czy nowej domeny, ale stworzymy profil na Facebooku w danym języku. Bo tak jak mówiłem, na przykład w Norwegii Facebook jest najczęściej odwiedzaną domeną.
czy będziemy wrzucali naprawdę dobre treści na naszą domenę i dzięki temu będziemy budowali sobie tutaj nasz taki authorship w wyszukiwarce i dzięki temu nasza domena sama będzie podnosiła się do góry. Trzeba się jeszcze zastanowić, czy znamy dany język, no bo jeżeli nie znamy danego języka, to i tak się nie porozumiemy z klientem. Trzeba założyć, że tacy Rosjanie czy tacy Skandynawowie też mogą nie znać angielskiego. My też możemy nie znać angielskiego, możemy znać niemiecki. I trzeba się nad tym zastanowić, czy nasi pracownicy znają dany język. No bo jeżeli taki klient się z nami skontaktuje, a my nie będziemy znali danego języka, to on i tak może nie skorzystać z naszych usług, więc cały ten marketing pójdzie na marne. No i w tym wypadku, jeżeli nikt nie zna tego języka, to może warto się skupić bardziej na treściach po angielsku, żeby klient wiedział, że oczywiście chętnie przyjmujemy walutę, no akurat tutaj euro, albo na przykład walutę rosyjską. Chętnie ich obsłużymy, nawet im dostarczymy, no ale jednak znamy tylko angielski. Dziękuję, to wszystko, pozdrawiam.